W ramach porozumienia o wzajemnym partnerstwie zawartym pomiędzy powiatem wolsztyńskim a powiatem Dachne-Szprewald zorganizowano kolejne międzynarodowe spotkanie młodzieży. W tym roku młodzież odwiedziła Hiszpanię w ramach programu Erasmus+. Mieszkali w miejscowości San Luis de Sabinilla w rejonie Malagi. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i młodzież wraz z opiekunami wróciła już do Polski. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem Hiszpanii i chętnie podzielili się swoimi wrażeniami. Jakie wrażenie wywarło na tobie Hiszpania? Nie jestem w stanie tego opisać, było tak super. A jaka część wycieczki podobała ci się najbardziej? Każda część wycieczki była bardzo ekscytująca i nie ma jednej, która najbardziej zapadła mi w pamięć. A może pogoda, plaże, zwiedzanie, co było takie najfajniejsze? Wspólne spędzanie czasu? No chyba te wspólne spędzanie czasu było takie najlepsze. A ty co będziesz najlepiej wspominał z Hiszpanii? Na pewno wieczory, zieloną noc oczywiście i wspólne wypady poza obóz. Uważasz, że takie wypady są potrzebne? Wypady poza obóz oczywiście są potrzebne, żeby poznawać krajobraz. Żebyśmy mogli poznać też ten język, kulturę, no są potrzebne. A jak oceniacie? Poznaliście kulturę, język przez te 10 dni, Hiszpanie dali się poznać, byli otwarci na was? Byli bardzo otwarci, pokazywali nam fragmenty swojej kultury, pokazywali nam na przykład flamenco, taniec, po prostu pokazywali nam to, jak jest u nich w kraju. Uważa pan, że takie wyjazdy polegające właśnie na współpracy powiatu z innymi krajami pomagają młodzieży się rozwijać? Oczywiście, że tak. No, młodzież przede wszystkim szlifuje swój język, a dwa, no, poznaje kultury innych krajów, innych narodów. No, pojechali do Hiszpanii, zobaczyli jak tam jest. No, jest to kraj troszeczkę inny niż nas, chociażby pogodą już coraz bliżej jesteśmy do Hiszpanii, aczkolwiek mentalnością na pewno daleko.